Cześć! To dość nietypowy widok na początek odcinka bananów, wiem, ale to dlatego, że już na samym początku będę oszukiwać. Pięknie się zaczyna. Nie mam cierpliwości do tych duchów, więc, więc po prostu zrobię to na skróty, bo ja, 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 nie. Ile można czekać na to, żeby się duch pojawił na cmentarzu? No ludzie, drodzy. O, tego pana potrzebowałam pana Łytykera żeby do nas dołączył. Nie mogę go wprowadzić. You fucking kidding me? Można przenieść simów między rodzinami. Jest dobrze. Już myślałam, że mój plan się nie powiedzie. Znaczy jeszcze zobaczymy w sumie. Newcrest. Właśnie to. To niewidzialnego pana, w sumie z duchem, więc to ma sens. O. I już adoptowany. Proszę bardzo. Zepsułam grę? Nie zepsułam gry. No to fajnie. W sumie ja tu nie przeklinam, a przeklinałam po angielsku i to się w sumie też powinno liczyć, także wybaczcie mi. To była bardzo spontaniczna reakcja, to była autentyczna merta right now. No dobrze, jest ten kurde piesio tutaj, w końcu. I, czekaj, nie jedź jeszcze spać, tylko weź go jakoś przywitaj tutaj. Ładnie, pochwal go, że, że ładnie się dał zaadoptować. A jemu coś jest? Nie, chyba mu nic nie jest, tak sobie tylko dyszy. Okej. Okay. Dobrze. Fajnie. Bo tutaj kurde już czas ucieka i Miśka już będzie, nie wiem, dzisiaj albo jutro już stara. Dosłownie lada chwila. Więc, no, fajnie by było ich rozmnożyć, ale nie wiem, czy to się uda. Może znowu będę odmładzać jak Pepe. Za krótko te psy żyją, no. Uf, uf, uf. Ale fajnie z takim pogłosem szczeka. I pewnie trzeba będzie go uczyć wszystkiego, nie? No, to tutaj serduszkujesz, to proszę serduszkować razem z kapitanem Whittakerem. Znaczy, chyba nie można, jak on jest duchem, więc i tak będziemy musieli go wskrzesić. Ja jestem bardzo ciekawa w ogóle, jak on wygląda jako wskrzeszony pies, taki normalnie żyjący. No, oczywiście, że trzeba go prosić, żeby się załatwił i tak dalej. Wszystkiego od nowa go trzeba uczyć. Boże. Dobra, ile kosztuje ten przysmak do wskrzeszania? Chyba sporo. Nie jestem pewna, czy nas na to stać w tym momencie. Dobra, Beata jak z niech idzie do weterynarza sprawdzić. Przysmak z ambrozją, 2,5 tysiąca stać nas. No i spoko. To było za proste. Dobra, myślę, że wskrzeszenia dokonamy, jak wszyscy będą w domu, bo to będzie takie uroczyste. Um, I raczej wolałabym chyba, żeby Borys to zrobił, bo on tutaj jest pierwszym przyjacielem psów. Um, i, I co? Teraz musimy zrobić, żeby Miśka się tutaj. Um, przyjaźnie zachowywała wobec tego. O. Żeby oni sobie relację jakąś zrobili. Aha, meszram, no tak. I znowu nowy sprzątacz. Czyli to jest tak, że jak są darmowe usługi, to przychodzi codziennie inny sprzątacz. Wydaje mi się, że ten z tymi czerwonymi włosami przyszedł dwa razy, ale ogólnie oni się ciągle zmieniają. Pewnie po to, że jakby oni są tak jakby ciągle jednorazowo zamawiani, żeby, żeby to było rzeczywiście darmowe. Ha. No to jest trochę słabo, bo pewnie się generują nowisimowie specjalnie do tego. Jak za darmo, to wezmę każdego. Nawet mysz rama. <gry> Dobra, Janek bananek musi tutaj swoje koleżanki zapraszać. Co ty tam. Aha, ty musisz nowe koleżanki sobie załatwić. Okej, okay. jest Maja Santa Maria. To brzmi spoko. Wiadomości o związku żadnych nie ma. Zresztą, co cię to obchodzi? No i smutna przyszła. No przecież musiało tak być. That bury! Jest jakie głośne dopukanie. Znowu gdzieś łazi, oczywiście. Blik Block. Najważniejszy. Albo jednak nie. Gdzie ona poszła? Pranie nam robić. A nie, chciała pewnie naprawiać, bo pralkę mamy zepsutą. Teraz zauważyłam, że Janek ma pościel trochę na kształt tego, co Borys ma wytatuowane na którejś ręce. Fajnie. Czy ona ma czarne brwi? To macie coś wspólnego w pewnym sensie. U, u nas w rodzinie to jest genetyczne, odkąd Borys się pojawił. Tylko, że u nas się z tego wyrasta, a u was widzę, że nie. Chyba, że farbowana, nigdy nie wiadomo. W tym pokoju to jest wszystko za łatwe. Albert? Okej. Okay. Albert Nowak. Okej. Okay. Czemu piwne oczy znowu? Nie wiem, czy chcę tak ryzykować. Wiem, że już kawał czasu nie było tych piwnych oczu. No tak z dwa pokolenia ale a w ogóle też się pojawiło opinie że Beatrycze znowu ma piwne oczy ale to nie są piwne oczy to są czarne oczy praktycznie one są bardzo ciemne i to są takie oczy jakie miała Hania i ja się bardzo cieszę że one wróciły to jest to innego Zolata. serio to jest za łatwe No ale w sumie życie simów jest krótkie więc może i dobrze że nie będę się z tym jakoś bardzo męczyć Kto następny z Barbarą Odyniec jeszcze nic nie ten. Co tam Krycha chcesz? Okej. Okay. Baśka miała fajny biust. E, no pięknie się zaciąłeś. No nie, nie, nie żar, no nie żarcikuj tutaj. Plotki w rodzinie. <grytania> no tak, bo Kry z Krychą gadał przez telefon, to musiała jakieś plotki. Ciekawe o kim. A ja się mogę przecież dowiedzieć o kim? Aha, to się tutaj klika. Nigdy w życiu tego nie używałam, nawet w ogóle jakoś... Teoretycznie wiedziałam, że można wszystkie powiadomienia, yy, znaczy no te, te ostatnie 200 czy ileś tam, może yy, można sobie tutaj sprawdzić, ale w ogóle mi nigdy nie przyszło do głowy, żeby tego użyć. Krystyna rozsiała pikantne plotki na temat Simki o imieniu Małgorzata. Nie wiem, o którą Małgorzatę może chodzić. No, jakąś typiarę, której nie znam. Dobra, Borys wrócił, więc zaraz będziemy tutaj robić uroczyste wskrzeszanie, tylko niech się wyzabawuje trochę. A, no tak, zgłodniałeś. No dobrze. Gdzie ten psiur? Możesz go zawołać tutaj? Bo ten już znowu ma, jest jakiś nadpobudliwy i nie może przecież usiąść na 3 sekundy w jednym miejscu. Ten tak samo. Kurde spać będziesz... No nie! Borys! Bo tamta sobie poszła i nie dała się pocałować. Ale my tutaj mamy ważne rzeczy do zrobienia. O! Dobra, widzę, że oni tutaj ciężko... Aha, bo to ona ma w ogóle ten przysmak. I pies też sobie już idzie, więc po prostu dajmy mu to. Ciekawe, nie mam w ogóle opcji dania mu smakołyku od weterynarza. Nawet jakbym chciała ten na poprawę zdrowia mu dać, to nie mogę, bo nie ma po prostu takiej opcji. No dobra, zaraz etap spełnisz, to ten. To się zachowuj przyjaźnie. No i spoko. No, ale czemu? No, wyuczone polecenia zdechł pies. Super. No, rzeczywiście, zdech kiedyś. No, i chciałabym, żeby się odzdechł. A tutaj, kurde, słabo. Mogę przez MC Command Center go ożywić. Ja nie mogę. To już jest takie oszukiwanie, że naprawdę. No, ale co ja poradzę, że nie mogę mu dać przesmaku, no? No, co ja poradzę? Zapomnij o Mrocznym Kosiarzu, zapomnij o Księdze Życzeń, po prostu przywróć Sima do życia. Zapomnij o Przysmaku z Ambrozją. <grym> o Boże! Jaki on śmieszny! Czy on jest brudny? Czy on po prostu tak ma? Teraz mu mogę dać smakołyk od weterynarza, ale nie mogę mu dać tego z Ambrozją już, bo nie ma takiej potrzeby. Co? <grym> Duchowi się nie da dać Przysmaku z Ambrozją, jak on, on jest wyłącznie dla duchów? W ogóle... Logika tej gry jest wspaniała. Ale, 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 znaczy bardzo fajny taki burek. Ale jest jakiś śmieszny, jakiś taki. Mam wrażenie, że jakieś takie dysproporcje ma. Jakby takie nogi ma długie. O, jaki słodziak, Jakąś taką buźkę maderpowatą w ogóle. Aha, bo to jest Chesapeake Bay Retriever. Czyli to jest rasa konkretna. No oh je, yeah, jaka buźka. Takie ma fajnie, fajnie wy, wysoki mostek w ogóle tutaj. I taką płaską główkę, jak mysza. Mysza też ma taką płaską główkę, może coś na niej postawić. <laughs> Ale nogi rzeczywiście ma dość długie. Taki jest bardzo retriever. <laughs> I rzeczywiście jest brudny, bo tutaj jest jaśniejszy. Trzeba go umyć. I nie wiem, co teraz zrobić z tym przysmakiem z Ambrozją, bo nie chcę aż tak oszukiwać. Więc może ja go włożę do wyposażenia rodziny. Nie będę go sprzedawać, bo. Jakby gdybym to zrobiła normalnie, gdyby się dało, to nie miałabym tych pieniędzy, więc... Więc ja go po prostu schowam. Może kiedyś się przyda, nie wiem. Zobaczymy. No chyba, że wyjątkowy problem będziemy mieli z rachunkami, ale nie wydaje mi się. Co ja zrobiłam? Nie ty odincową zaprosiłam, ja chciałam Barbarę. Agata już jest zaliczona. I rozumiem, że one nie będą w ogóle podejrzliwe. Że jedna wychodzi, a druga przychodzi. Yyy, Miśka... Co ja mam z tobą zrobić, psie? Miśka... Rozumiem, że zresetować cię trzeba, tak? What? Serio? Eee, właśnie dużo osób mi pisało, że po co ja wpisuję komendę reset sim, skoro wystarczy shift nacisnąć i zresetować. A ja byłam przekonana, że trzeba testing Cheats najpierw wpisać, żeby to było. Fajnie, że jak włączasz czwórkę, to masz od razu testing Cheats włączony i wystarczy, że shift przytrzymasz. Ale głupota. Że no w sumie przydaje się, ale... LOL. Dobrze wiedzieć. Dobra, całuj babę. No nie! To do pokoju musicie iść. Magicznego. A teraz? Ci się odwidziało, odmieniło? No. Będzie mi to kaprysić, baba. No nie wychodź stąd, no. Ona chyba wie, że jest manipulowana. No, wracaj tutaj. To rozkaz. O, idealny moment. Ojej. Stara miśka. O, a tu się całują, bez muzyczki. Okej. Okay. Tyle razy się już, już całował z tyloma dziewczynami, miał już pierwszy pocałunek, że, że już, dobra, już nie będziemy grać tej muzyczki za każdym razem. O, zachęć do postarania się o potomstwo. Okej. Okay. Z czego bekalol? lol? Okej. Okay. Jak już cię obudził w nocy, to mogłeś to jakoś wykorzystać. A Beatrycia dopiero się spać będzie kładła, super. Boże, jak ty się naćwiczyłaś, jaka ty się chuda zrobiłaś, dziewczyno! Jeden wieczór porządnie poćwiczy i już... Już w ogóle... Skóra i kości... Nie no, nie, aż tak źle nie jest, ale... Że już jest ta, taka szczupła, jaka chciałabym, żeby była. Także fajnie, że raz wystarczyło. A jest sobota, to ona sobie może tam w najlepsze spać. No i co, udało się? Mam nadzieję. Jak ktoś to za jakieś dwie godziny powiadomienie przyjdzie, jeśli się udało, więc będę szybko wiedziała, czy trzeba jeszcze raz. Chyba się nie udało, bo nie było żadnego powiadomienia. No to zaraz jeszcze raz spróbujemy. Dobra, Janek, to wczoraj vloga nie nagrywałeś, dobrze by było. No, trzeci raz już spróbowały. Może się kiedyś uda. Myślę, że Beatrycze po zbiórce zrobi spotkanie klubu, bo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało w praniu. Dominik, no! No ciebie już dawno nie było, rzeczywiście. Dobra, co my tu mamy? Eee, aha, tutaj we wszystkich ma zero, ale w formie ma już trzy, bo tam sporo ćwiczyła rzeczywiście ostatnio. Sama z siebie, bo jest aktywna, więc poszła sobie po prostu ćwiczyć. Eem, I co? A ta chyba w saunie była? I łazi teraz na Golasa. O, jeszcze ma mało towarzystwa, to tym bardziej spotkanie klubu trzeba zrobić. Tylko, że ona zaraz wychodzi, więc teraz to bez sensu. Może zacznij sobie jakiś obraz. Jankowi brakuje jeszcze trzech pocałunków. Kogo my możemy teraz wybrać na ofiarę jeszcze? Dobra, zaprosiłam Paulinę Pawlak. Niech sobie będzie. Nadal tym psom się chyba nie udało. Boże, ile razy trzeba. Jak jest cuczka stara, to chyba jest o wiele mniejsza szansa, więc trochę poczekamy. No nie idź nigdzie do żadnego komputera. Zo zostajesz tutaj. Dobra, niech odejdzie kawałek. A ty ją zawołaj. Zawołaj, mówię. No nie ma zawołaj. Wcześniej zadziałało. Cokolwiek. Co? To nie jest chirurgia mózgu? Maksymalny poziom nauk kosmicznych? Serio już? Ja w ogóle jakoś nie, nie zajarzyłam, że on tak szybko rozwija to. A co z majsterkowaniem? Bo przydałoby nam się majsterkowanie na wysokim poziomie. Ja to masz dopiero siódmy. W ogóle tych, o tych ekspresowych yy, ulepszeniach to w ogóle zapomniałam. Ostatnio ich w ogóle nie robiłam. O, jak miło. Dobra, dajesz. Mama tutaj zaraz przyjdzie, znaczy ma cocha twoja w sumie, yy, ale. A nie, zdążyłeś zanim przyszła. A, bo ona się pewnie zbaguje. A nie, idzie powoli. No dobra. To jeszcze dwie osoby. I akurat Beatrycze wróciła i jest smutna, bo jakieś tam wydarzenie było. A nie, yy, po prostu jest smutna. No to okrycha. A ty co? Podglądać znowu przyszła? Zajmij się swoją rodziną. To ty się przebierasz i niech cię trochę pocieszy y, ten spotkanie z ludźmi. Co? Jakaś Sylwia chce z tobą rozmawiać? Ale tam idzie tylko Albert. Tam jest Sylwia. Mhm. Okej. Okay. To, to było ciekawe doświadczenie. No, rozpoczęłaś spotkanie, tylko dobrze by było spotkać się. A, bo tutaj jeszcze trzeba, przecież yy, można jeszcze ustawić miejsce, chyba tych spotkań, nie? Bo najfajniej by było w jakimś muzeum się spotykać. O, siedziba klubu, właśnie. Dowolne muzeum. O. No i fajnie. To niech się zbiorą tutaj te, te babki i pójdziemy sobie do muzeum. Trzy powinny być. O, ok. W sumie jedną to by się Janek mógł zainteresować. Na przykład Claudio Machajan. Machajan. Nie wiem. Może niech on tam idzie z nami i ten i będzie tak tam gdzieś pokryjomu sobie flirtował. Z jedną z klubowiczek. A czemu nie? Co on ma lepszego do roboty oprócz vlogowania? Aha, i muszę znowu rozpocząć spotkanie. Okej. Okay. Bo się nie, nie zrobiło. No i co tam możecie robić? No na pewno możecie podziwiać sztukę. Podziwiaj razem. A Jan Andrzej się to będzie wtapiał <grywa> w towarzystwo. Co? No co, konkurencyjny klub przy las? Czy o co chodzi? Bo tam jakiś facet był, a on nie jest od nas. Ty nie jesteś od nas. Ja nie zapraszałam takiego faceta. No nie. Czemu? Kolory uzupełniające akurat mają spotkanie tutaj, ja nie chcę. Co to w ogóle jest? <grywa> Jakie chamstwo! Jeszcze malowanie jest też. Aha, bo tutaj ktoś już malował, super. I, i już, już nie można. Adrian Banan, boże, wiedziałem, że z to nazwisko, skończył, że jest dzieckiem? No w sumie tak, przecież małym dzieckiem był już jakiś czas um, temu. O. U, ale ta Elsa Ivy to też nawet fajna. Ale ma głos fajny. A weź, spróbuj ten, y, odważną gadkę na podryw. Chyba nawet zadziałało. Elsa i Ezekiel są małżeństwem. Kim jest Ezekiel? O nie. I co, może jeszcze ma dzieci? A co Cię to w sumie interesuje? No dobra, chyba, chyba wystarczy tego spotkania. Widzę, że Jan Andrzej bardziej yy, skorzystał. Z tego. Czekaj, masz 209 punktów. Czy możesz coś kupić za to? Aha, no dobrze. Góra, dół się maneczko? Powitanie klubowe. Aha, bo to są po prostu. Hmm. Piąteczka, piąsteczka. Podoba mi się piąteczka, piąsteczka. Niech będzie. Dobra, no i co mamy dalej? Przebywaj na spotkaniu klubu przez 12 godzin. Wykonaj 10 zajęć klubowych. Aha, że 10 razy ma jakieś zajęcie klubowe zrobić. No dobrze. Zakończ spotkanie i idź sobie do domu. Mam nadzieję, że ta, ta kobita tutaj zostanie. Nie, ona sobie chyba. A nie, jest. To weź ją gdzieś zabierz sam. Żeby czasami ktoś tam gdzieś nie, nie podkablował, nie? Jej mężowi. No, gdzieś tu na takim zaciszu. Jak na mężatkę, to jest całkiem chętna. No gdzie idziesz, babo? No tak, właź w mur. To jest świetny pomysł. No miałbyś na zaciszu, a teraz wywaliłaś się na widok i wszyscy będą widzieli teraz, o. Tutaj Paula Mucha i, i Marcel Swoboda. Wszyscy wszystko widzą. I co? I się rozniesie teraz. Dobra, 9 na 10. To już jest niezły wynik. I nadal nic nie nagrał dzisiaj. Jutro będzie vlogowy dzień. Wreszcie! W sumie Borys mógłby już na emeryturę przechodzić. Jego już nic nie czeka w tej pracy. <grym> nic na siódmym poziomie. No, nie tak źle. Co prawda, hmm. Słabo trochę. A, on jeszcze ma trzy dni wolne. To niech te trzy dni wolne sobie wykorzysta, ale on tak mało pracuje tylko trzy razy w tygodniu, że on za tydzień dopiero na tę emeryturę przejdzie, jak trzy dni wolne wykorzysta. Chociaż z drugiej strony, emeryturę to on chyba będzie codziennie dostawał, więc nie wiem, że to się nawet by nie wyrównało wtedy. Hmm. A przynajmniej nie musiałabym mu klikać za każdym razem, żeby brał wolne. I jeszcze pamiętać, w które dni on w ogóle pracuje. Może niech przejdzie na emeryturę po prostu, bo mało który Sim w sumie u bananów przychodził na emeryturę tak normalnie, tylko kombinowałam z tymi dniami wolnymi zawsze. Yes. Będzie sobie tutaj majsterkował, ulepszał rakietę i codziennie mam nadzieję, że będę pamiętać, żeby latał w kosmos. Mam nadzieję, że to, że jest dziadem, mu w tym jakoś nie przeszkadza. Tworzy tunele hiperprzestrzenne, które umożliwiają podróżowanie poza granice naszego poznania. Hmm, a może to jest to, co pozwala lecieć na Sixam? No nic, w każdym razie i tak zrobimy każde ulepszenie, więc spoko. Beata, do klubu czytacze? Okej. Okay. No teraz to nie mam czasu. Teraz to ja piszę krótkie opowiadanie. Yy, na przykład, yy, mocne wyjście. Dominik, ja, ja już nawet nie będę reagować, jak Ty przychodzisz. Yy. Aha! Czy to jest zadośćuczynienie za to, że wcześniej poszedłeś sobie, żeby się zastarzyć? To teraz. Jakby, żeby odwrócić to, to przyszedłeś do nas, żeby sobie umrzeć. Mhm. To, to było. To było w jakiś sposób wzruszające, nie powiem. No jej, Boles będzie znowu smutny. Bracie! Wracaj! A on będzie nadal tam drobił. Weź, cho chociaż przyjdź tutaj. Ale przynajmniej będziemy mieli jego grup. To mi odpowiada. No i po co dzwonicie do nas jak on u, u nas zaraz przed drzwiami wejściowymi? Co? O Boże. Przecież tak, jesteśmy doskonale świadomi tego, że umarł. Ech. No to było mocne wyjście. Raczej odejście. No i Beatrycze będzie dużo, Beatryczeć. A ten się nie przejął. Jan i Banan to jest po prostu tutaj nietykalny. Krycha. A może ty nam umrzesz jeszcze? A właściwie to dlaczego ona jeszcze nie jest stara? O, zaczął się poród. Ale to pewnie chwilę jej jeszcze zajmie. Na razie pije sobie z kałuży. To będą bardzo zdrowe szczeniaki. Poród w wannie, podobno bardzo zdrowy. Yy, wykąpały się i ona jest nadal brudna. To fajnie. No, niech ona już urodzi. Dobra. Imię. Wy mi dacie. Na razie jest samiec, ale nie wiem, czy będzie ich więcej. Ten będzie X. A wypiszcie w komentarzach, jakie ma mieć imię, i potem mu zmienię, bo to jest żaden problem. Jeden? Ojej, jaka mała kopia miśki. Ojejku. No ta zdepcz go w ogóle. Tropiciel, żądny przygód, nieposłuszny. Świetnie nieposłuszny. Najlepsza cecha. Jeśli to jest samiec, to będzie trochę trudniej z rozmnażaniem, chociaż w sumie do tej pory i tak musiałam dodać jakiegoś psa, żeby, żeby można było rozmnożyć, no nie? Tak, jak pepa była, to też przecież dodaliśmy tego hektora, więc no, więc to w sumie aż tak dużo nie zmienia. Ale w sumie biorę pod uwagę to, że na tym psie skończy się budowanie pokoleniu psów. Bo w końcu na tego kota czeka, masz mi kacprez, nie? No dobrze, to to będzie wszystko na dzisiaj. Jeszcze będziemy postępować z romansami Janka. Trochę trzeba Beatrycze się też zająć. I, i co? I, I spoko. Jeszcze Borys nie umiera. Jeszcze, jeszcze kawał czasu do tego. Dawajcie mi imiona dla szczeniaczka. Przypominam, że jest to chłopiec i no. I tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i za odpowiedź. Dziękuję bardzo za dzisiejszy Rozruszam i widzimy się w następnym. Pa!